Ten tydzień przyniósł mnóstwo wydarzeń. Opowiemy Wam o nich wszystkich w najnowszym wydaniu Studia Grupy Orlen. Zaczynamy! Grzegorz Sołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Wzgórze Tumskie, piękne po zmroku. Dakar 2018 z udziałem naszej załogi. Puczanka na kartach historii. Pięknie i kolorowo było na placu Narutowicza przed rokiem, a teraz odmieniliśmy zdecydowanie Wzgórze Tumskie. I to jeszcze jak, mowa oczywiście o płockich ogrodach światła, które od soboty są dostępne dla wszystkich chętnych. Paśniowy świat Królowej Śniegu opisany tysiącami światełek będzie nie lada atrakcją nie tylko dla płocczan, ale także Waszych znajomych, przyjaciół, rodzin, którzy odwiedzą Was w te święta Bożego Narodzenia. Nie zapomnijcie zabrać ich do płockich ogrodów światła na świąteczny spacer. Powstała świetlna instalacja nawiązująca do baśni Królowa Śniegu. Przed rokiem poszczególne elementy iluminacji pochodziły z baśni Alicja w Krainie Czarów. PKN Orlen w ramach programu Orlen dla Płocka zorganizował po raz drugi Płockie Ogrody Światła. Jest to kolejne działanie w ramach działań CSR-owych na rzecz społeczności lokalnej, które zaproponowaliśmy naszych mieszkańcom. Rzeczywiście one w tym roku są jeszcze większe niż były w ubiegłym roku i mam nadzieję, że to będzie fantastyczny prezent na nie tylko okres świąteczny, ale i również okres tego krótkiego czasu nowego roku do dnia 7 stycznia, kiedy będzie to w pewien sposób również ożywiało naszą atmosferę świąteczną, ubogacało ją i oczywiście zachęcało do spędzania wspólnych godzin, wspólnych chwil w gronie rodzinnym. Rozświetlenie ponad 200 tysięcy punktów małych światełek tworzących efektowną instalację na Wzgórzu Tumskim zobaczyło w momencie odpalenia ponad 8 tysięcy płocczan. Pomysł orlenowski do zorganizowania tego typu imprez jest naprawdę fantastycznym pomysłem, tym bardziej, że w Płocku bardzo mało się dzieje, jeżeli chodzi o imprezy dla dzieciaków. Myślę, że w tym roku też jest sympatycznie, byłam w zeszłym roku, było troszeczkę inaczej. Fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo nam się podoba. Podobają nam się szczególnie te rzeźby lodowe, tego w tamtym roku, no nie przypominam sobie przynajmniej. No i przepiękna jest ta karuzela. Dzieci są zachwycone. Także to głównie dla nich jest atrakcja, biegają od rzeźby do rzeźby. Przyjemnie się przejść wśród takich magicznych kolorów. Tegoroczne Płockie Ogrody Światła zlokalizowane są w parku za katedrą i na Wzgórzu Tumskim. Odwiedzającym ją pierwszy ukazał się zamek Królowej Śniegu, a rozświetlone alejki prowadzą do komnat i bajkowego ogrodu. Tam płoczanie spotkają samą królową, dwa potężne niedźwiedzie zaprzężone do jej sań i gila trzymającego w dziobie tajemniczy klucz. Wyjątkową iluminację uzupełniły zimowe kwiaty i zaczarowana rozświetlona ławeczka. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem na placu Narutowicza czekało mnóstwo atrakcji dla tych najmłodszych i trochę starszych dzieci. Był święty Mikołaj z żywymi reniferami, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, świąteczne koncerty i konkursy z nagrodami. Podczas inauguracji Płockich Ogrodów Światła poznaliśmy również laureatów 13. konkursu na najlepszą ilustrację korporacyjnej kartki świątecznej, który zawsze jest adresowany do rodzinnych domów dziecka, którymi opiekuje się Fundacja Orlen Dar Serca. My od wielu lat wysyłamy, dzieci zawsze rysują kartki i wysyłają właśnie na ten konkurs. Także to jest bardzo duża frajda dla dzieci. Pierwszy raz jesteśmy w Płocku. Bardzo nam się podoba miasto. No niewiele jeszcze widzieliśmy, ale nadrobimy na pewno. Niepowtarzalna iluminacja powstała na wyłączne zamówienie PKN Orlen. Można ją odwiedzać każdego dnia, aż do 7 stycznia. Orlen Team i Rajd Dakar to marki nierozerwalne ze sobą od lat. Za nami konferencja prasowa, na której na niespełna miesiąc przed najtrudniejszym rajdem świata poznaliśmy plany Orlen Teamu na pierwsze styczniowe tygodnie. Najbliższa edycja rajdu Dakar będzie jubileuszowa, bo 40. Orlen Team będzie tam obecny dzięki załodze samochodowej. Trudne odcinki będą pokonywali Kuba Przygoński, pilotowany przez Toma Kolsula.
Ten Dakar zapowiada się jak zwykle ciężki. Na pewno zaczynamy od Peru i to będą odcinki po wydmach, po piasku przez 6 dni. Będziemy jechali cały czas poza trasą, więc nie będzie żadnych szlaków, więc trudna nawigacja i trudny teren. Trzeba będzie być bardzo czujnym. Później w Boliwii będziemy na wysokości 3000 metrów przez 3 dni, co jest trudne dla organizmu i też dla samochodów. No i wjeżdżamy do Argentyny, gdzie będzie na pewno trochę deszczy, gdzie będzie już bardziej zielono. No i też ostatnie kilka odcinków będzie na pewno bardzo trudne. Nasze oczekiwania są, żeby być na mecie jak najszybciej, być na pewno lepiej niż 7 pozycja, a jak to się będzie układało, jak się po prostu całe zawody potoczą, no to już zobaczymy, bo to są za długie zawody, żeby wszystko przewidywać. Dla Kuby Przygońskiego będzie to już 9 start w Dakarze. Zawodnik Orlen Teamu rozpoczął przygodę z rajdem w 2009 roku, rywalizując na motocyklu KTM, a w 2014 wywalczył 6 miejsce wśród motocyklistów. Przed rokiem był 7 w kategorii samochodów. W tegorocznej edycji Kuba Przygoński pojedzie nową konstrukcją Mini, która jest lżejsza o 100 kg i ma większy skok zawieszenia. Dodatkowo auto będzie miało nowe opony. Są to dość istotne zmiany i nasza załoga wierzy, że dzięki temu samochód będzie na tyle konkurencyjny, że pozwoli podjąć wyrównaną walkę z silnym teamem Peugeota. W Ameryce Południowej zadebiutuje młody wychowanek Akademii Orlen Teamu Maciek Giemza, który bardzo obiecująco rozwija się pod okiem doświadczonych zawodników z zespołu. Jest to ekscytacja, ciekawość, jednak z tyłu głowy cały czas mam to, że moim celem jest dojechanie do mety tego Dakaru, tak? Podchodzę do niego z ogromną pokorą, mam do niego respekt, tym bardziej, że jest to 40. edycja. Organizatorzy co roku zapowiadają, że będzie ciężko, dlatego nie przypuszczam, że trafi się jakiś łatwy etap na mojej drodze. Motocykl przygotowany specjalnie dla mnie w fabryce KTM-a, zrobiony na najlepszych częściach. Na podobnym motocyklu oczywiście ścigałem się cały sezon, dlatego znam tę maszynę doskonale. Nie jest ona mnie w stanie niczym zaskoczyć. Czujemy się ze sobą, można powiedzieć, bardzo dobrze. Motocykl jest świetny, jestem pewny, że dowiezie mnie do mety i wszystko teraz w moich rękach. Gdyby nie kontuzja, w rajdzie Dakar mielibyśmy dwóch motocyklistów. Ubiegłoroczny debiutant Adam Tomiczek złamał nogę w październikowym wypadku w Maroku i musi na swój drugi Dakar poczekać kolejny rok. 40. jubileuszowa edycja rajdu Dakar wystartuje 6 stycznia w Limie. Po kilku dniach na peruwiańskich wydmach zawodnicy zmierzą się z bezdrożami w Boliwii, aby następnie przenieść się do Argentyny, gdzie 20 stycznia zakończą rywalizację na mecie w Kordobie. Na liście zgłoszeń znalazło się łącznie 337 załóg, które będą miały do pokonania 14 etapów o łącznej długości ponad 9000 km, z czego 4,5 tysiąca km to odcinki specjalne. PKN Orlen jest sponsorem filmu Życie z Solidarnością Pisane, filmu dokumentalnego opisującego dorobek i sylwetkę Grażyny Przybylskiej-Wendt. To lekarka, działaczka polskiej Solidarności lat 80., ale przede wszystkim wolontariuszka, która gros swego życia poświęciła dla innych. Przedpremierowy pokaz filmu odbył się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku 30 listopada, z kolei w Płocku film można było zobaczyć podczas pokazu w Nowym Kinie Przedwiośnie 8 grudnia. Reżyserka Ewa Górska pokazuje życie prywatne, zawodowe, twórcze i publiczne swojej bohaterki. Ja się nie czuję bohaterem przede wszystkim. Ja już powiedziałam, że bohaterstwo moje to jest umowna sprawa tutaj, bo jestem bohaterem niby dlatego, że to się tak mówi, bo jestem główną postacią w filmie, więc to jest dlatego tak nazywane, że to jest bohater filmu. Ale jako bohater taki w działaniu, no to co to jest za bohaterstwo moim zdaniem? No po prostu robiłam, co wtedy w ogóle się człowiek nie myślał o czymkolwiek, no. Tyle tylko, że mam satysfakcję dużą po tych wszystkich działaniach. Jest wspaniałą osobą, którą dzisiaj po raz pierwszy zobaczyłam na żywo. Jest to niezwykle ciepła osoba i naprawdę pomimo swojego wieku jest osobą bardzo energiczną. Grażyna Przybylska-Wendt założyła w styczniu 1987 roku Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne Hospicjum Płockie imienia świętej Urszuli Leduchowskiej. Do 1995 roku prowadziła je społecznie przy współudziale wolontariuszy. Doświadczenia z czasu stanu wojennego posłużyły napisaniu sztuki o internowanych kobietach 13-12, która wystawiona była na deskach Płockiego Teatru. W dokumencie wykorzystano też wątki związane z byłymi pracownikami zakładu produkcyjnego, którzy budowali struktury związkowe w firmie. Producenci filmu rozważają emisję dokumentu w jednej z dużych stacji telewizyjnych.
To ostatnie chwile, by zostać pomocnikiem świętego Mikołaja. Wejdź na stronę wolontariat.orlen.pl, a potem wybierz akcję Spełniamy Marzenia. Znajdź niespełnione jeszcze życzenie i pomyśl, że ktoś tak bardzo ucieszy się z tego, że o nim pomyślałeś i jego marzenie nabrało realnych kształtów. Do dzieła, niech te święta będą dla wszystkich. Wszystkich pracowników koncernu zapraszamy na spotkania świąteczne. W poniedziałek, 18 grudnia o godzinie 13 odbędzie się spotkanie w zakładzie produkcyjnym w Płocku. W tym roku odwiedzimy pracowników bloku hydrokrackingów oraz bloku aromatów. O godzinie 14.30 zapraszamy na spotkanie w stołówce Centrum Administracji, podczas którego zarząd przekaże symboliczne czeki dla hospicjów. Dodatkowo wszystkich chętnych zapraszamy na warsztaty tworzenia stroików świątecznych, które trafią do chorych w hospicjach. Warsztaty odbędą się przed spotkaniem świątecznym od godziny 13 w kawiarni przy stołówce. W czwartek, 21 grudnia o godzinie 15 zapraszamy wszystkich na spotkanie w świątecznej atmosferze w atrium budynku Senator w Warszawie. Do zobaczenia! Wszystkie rodzinne domy dziecka w Polsce znajdujące się pod opieką Fundacji Orlen Dar Serca zostały wyposażone w tym roku w dualne czujniki dymu i tlenku węgla. Urządzenia zostały przekazane w ramach akcji społecznej Nie dla dymu, realizowanej pod patronatem honorowym komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W ramach projektu każdy klient stacji, który wymienił punkty Vita i nabył na stację Orlen za symboliczną złotówkę czujnik czadu i dymu, przyłożył się także do tego, że drugi taki sam produkt został przekazany przez Fundację Orlen Dar Serca do rodzinnych domów dziecka w całej Polsce. Fundacja Anwil dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz drugi konkursu grantowego Uczy się z Anwilem, a także trzeciej edycji programu stypendialnego. 16 pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz 40 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Włocławka, a także gmin ościennych otrzyma wsparcie finansowe. Od 2014 roku fundacja przekazała na rozwój talentów edukacyjnych, sportowych i artystycznych już niemal 200 tysięcy złotych. Przed rokiem pomogliśmy dostarczyć aktorom Płockiego Teatru prezenty dla dzieci w ramach mikołajkowej akcji, którą Teatr Dramatyczny organizuje od wielu już lat. W tym roku, oprócz pomocy logistycznej, w akcję włączyli się nasi pracownicy, ufundowali prezenty i wolontariusze, którzy je przekazali. Skoro karawana z prezentami ruszyła po dziecięcych oddziałach szpitalnych 6 grudnia, to nie mogło zabraknąć kogoś, kto odegra rolę świętego Mikołaja, o co akurat w środowisku płockich aktorów nie było trudno. Oprócz tej postaci dzieci odwiedziły także postaci znane z baśni o Kopciuszku, którą Płocki Teatr wystawia na swojej scenie z dużym powodzeniem. Upominki w tym roku trafiły do dzieci przebywających na oddziałach Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego i Szpitala Miejskiego Świętej Trójcy w Płocku oraz Szpitala w Kruku, nieopodal Gostynina. Świetna inicjatywa, która wyzwala w nas dużo energii, jak również możemy tą energię pozyskać z zewnątrz. Widzieć radość dzieci jest fajną sprawą. Jest to naprawdę bezcenne uczucie i myślę, że co roku powinniśmy brać udział w takich akcjach. Bardzo utkwił mi w pamięci mały chłopiec, który dostając od nas bardzo dużego misia, wyższego niż on sam, w zasadzie piszczał z radości, był bardzo zdziwiony i to była świetna reakcja. Prezenty zbierano w Płockim Teatrze, jak również wśród pracowników naszej grupy. I to właśnie część z tych zabawek, gier i książek trafiła do dopiero co oddanych świetlic na oddziałach dziecięcych w Płockim Szpitalu Zespolonym. O ich remont i wyposażenie również zadbali wolontariusze z Orlenu. Akcje teatralnych Mikołajek aktorzy z Płockiego Teatru Dramatycznego prowadzą już od 18 lat. Pracownicy PKN Orlen uczestniczyli w niej po raz drugi. Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z tematów, do których bardzo poważnie podchodzimy nie tylko w samym Orlenie, ale także w spółkach grupy kapitałowej. Zazwyczaj jest ona rozumiana jako działalność na rzecz lokalnych społeczności. Ale skąd wiedza, jaka powinna być najlepsza oferta dla naszych interesariuszy? Warto o tym rozmawiać z nimi samymi. Spotkanie miało formę konsultacji z kluczowymi partnerami biznesowymi i społecznymi PKN Orlen. Celem było poznanie opinii i oczekiwań partnerów wobec koncernu jako odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie firmy. Udało nam się zgromadzić przedstawicieli wszystkich grup interesariuszy. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. My dowiemy się, czego oczekują od strategii CSR, od raportu zintegrowanego. Natomiast interesariusze będą mieli taką wyjątkową okazję, żeby poznać siebie wzajemnie i dowiedzieć się, jakie są ich oczekiwania wobec naszej firmy. Różne, czasem sprzeczne, więc spodziewam się bardzo interesującej dyskusji. W chwili, kiedy dwie współpracujące strony próbują nazwać to, co robią, próbują w jakiś sposób dookreślić własną współzależność, to zawsze jest to punktem, miejscem, czasem,
gdzie można się lepiej dogadać, można tak naprawdę wejść na wyższy poziom współpracy. Moje stowarzyszenie współpracuje z PKN Orlen już od 10 lat. Gdyby nie współpraca z Orlenem, Stowarzyszenie Teatr per se nie zrealizowałoby mnóstwa działań w Płocku, co przekłada się na premiery, co przekłada się na zrealizowane koncerty i mnóstwo godzin warsztatowych, teatralnych dla młodzieży. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy spotkanie w formule wyznaczonej przez Międzynarodowy Standard Dialogu z Interesariuszami, który precyzyjnie określa, jak powinien wyglądać proces ich zaangażowania. Stosowanie tego standardu jest charakterystyczne dla dojrzałych firm, rozpowszechnione jeszcze bardziej w Europie Zachodniej czy w Ameryce Północnej niż w Polsce, ale również w Polsce firmy zaczynają sięgać po ten standard. Zasady tego standardu określają nam, w jaki sposób spotkanie ma przebiegać i jaki później ma być jego efekt. Także firmy stosują po to ten standard, by nadać lepszą jakość dialogowi z interesariuszami, jak również by wrócić do nich z lepszą informacją zwrotną. Wnioski płynące ze spotkania będą wykorzystane do aktualizacji strategii CSR PKN Orlen oraz określenia najważniejszych tematów raportu zintegrowanego za 2017 rok. W naszym programie przyglądamy się często temu, co dzieje się w spółkach z grupy kapitałowej, a także wśród lokalnych społeczności, na które mają one swoje przełożenie. Dziś będziemy chwalić uczniów jednej z czeskich podstawówek. Dzięki wydatnej pomocy Unipetrolu mali mieszkańcy miejscowości Most pomogli lokalnym służbom i zarybili rzekę Bilinę ponad 4000 ryb różnych gatunków. Dokładnie 425 kg na rybku zostało wypuszczone do rzeki Bilina przez piątoklasistów jednej ze szkół w Kotlinie Mosteckiej. Odporne na tamtejsze warunki i typowe dla tego środowiska rzecznego ryby zostały dostarczone przez czeski związek wędkarski. Dneska jsme vypustili 4,5 metráku ryb ze zastoupených druhů plotice obecná, perinostrop břichý, cejn velký a okung říční. Miejsca ekologicznej akcji są wybierane nieprzypadkowo. Powodem jest malejąca liczba ryb, za co odpowiadają licznie występujące na tym terenie kormorany. Akcja została zorganizowana i sfinansowana przez czeską spółkę z grupy Orlen Unipetrol. Ryby do Bíliny spolu z Českým rybářským svazem ze severních Čech vysazujeme už od roku 2010 a touto milou spoluprací přispíváme k ochraně životního prostředí. Z pożytecznej dla środowiska akcji najwięcej radości miały dzieci z miejscowej szkoły podstawowej. Dneska jsem do rzeki wypuścił 3 kapry a 1 okouna. Dodajmy, że w kwietniu przy okazji obchodów Dnia Ziemi do tej samej rzeki, ale w miejscowości Hostomice dzięki Unipetrolowi trafiło ponad 200 kg na rybku. To tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Na kolejny program zapraszam oczywiście już za tydzień. Do zobaczenia.